obraz Judyta, słynnego wiedeńskiego przedstawiciela secesji Gustawa Klimta. Oryginał to czy kopia? Sztukę fałszowano we wszystkich epokach, nierzadko wśród fałszerzy byli genialni artyści. Na uwagę zasługuje na przykład kopia szkicu Picassa, wykonana przez węgierskiego artystę Elmera de Hory. To typowy trik fałszerski. Ta sowa naprawdę została wykreowana z papieru przez Picassa. To, co tu widzimy, to sfałszowany szkic, ale wraz z oryginałem w obieg została puszczona taka historia. Klient dowiaduje się, że sprzedawca dotarł do pierwotnych szkiców, na których bazuje oryginał, i kupił je. A taka historia brzmi bardzo realistycznie. Niektóre z kopii są dziś warte kilka tysięcy euro. Często właśnie z powodu fascynującej historii, która się za nimi kryje. Kilka cennych kopii posiada także wiedeńskie Muzeum Historii Sztuki. Na dawnych mistrzach wzorowały się i uczyły całe generacje artystów. Już od setek lat artyści mają prawo legalnie kopiować arcydzieła przechowywane w muzeum. Ich obrazy otrzymują wtedy specjalny muzealny stempel. Właśnie malarz, artysta Karl-Heinz Wegner próbuje swoich sił, kopiując obraz Holendra Jana Vermeera. Myślę, że kopia się udała. W oryginale zauważyć można ślady korozji. Celowo ich nie skopiowałem. Pożółkłe miejsca, rysy na płótnie, tego nie chcę mieć na mojej kopii. Mój obraz ma wyglądać tak, jak niegdyś oryginał, tuż po jego namalowaniu. Sylwia Ferino kieruje galerią obrazów. Z muzealnych skarbów zorganizowała wystawę Sobowtóry. Znalazły się na niej m.in. dwie wersje płótna holenderskiego mistrza Jana van Hemmessena z XVI wieku. Na tym przykładzie można najlepiej zauważyć, przyglądając się z bliska, że ta kopia mocno odbiega od oryginału. Jest głośniejsza w swojej wymowie. Na niej kopiujący próbuje uwypuklić mechaniczne detale. Kopia wcale nie musi być czymś mniej wartościowym. Sylwia Ferino pokazuje w swoim muzeum, że także dawni mistrzowie kopiowali prace innych, tworząc przy tym wielkie arcydzieła.